Cześć, tu Henry, witam Cię bardzo serdecznie ze słonecznego Białegostoku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób znaleźć pomysły na najlepszy content w mediach społecznościowych. I inspiracją do tego wideo jest rozmowa z jednym z naszych studentów ZSA, który zapytał mnie w wiadomości prywatnej: Heniu, skąd czerpiesz pomysły na swój content w mediach społecznościowych? Zauważyłem, że to też stanowi nie tylko wyzwanie dla niego, ale też jest to wyzwanie dla wielu osób, dlatego postanowiłem przygotować jedno konkretne wideo, w którym po prostu odpowiem na to pytanie. I zanim ruszymy do przodu, bardzo ważna informacja: jeśli chcesz dołączyć do naszego programu ZSA, zbuduj swoją agencję i z naszą pomocą zbudować swoją agencję i rozwinąć ją do 10 tysięcy złotych miesięcznie, to poniżej pod tym wideo znajduje się link, w którym możesz kliknąć, umówić się na rozmowę jeden na jeden ze mną i sprawdzić, czy ten program jest najlepszą opcją dla Ciebie. Druga bardzo ważna informacja, oczywiście zapraszam Cię do naszej społeczności otwartej grupy, znaczy otwartej, prywatnej grupy na Facebooku, w której właśnie umieszczamy mnóstwo kontentu, narzędzi, bezpłatnych lekcji, których nie umieszczamy nigdzie indziej. Więc jeśli interesuje Cię temat budowania agencji marketingowej, chcesz z tym zacząć, czy już zacząłeś i chcesz po prostu to lepiej rozwijać, to zapraszamy Cię do naszej społeczności na Facebooku. Wystarczy, że odpowiesz na 3 pytania i po prostu zaakceptujemy Twoje zaproszenie. To tyle. Chyba możemy startować do tematu głównego naszego dzisiejszego wideo. Także skąd czerpać pomysły na content w mediach społecznościowych? Ja dzisiaj będę opowiadał o tym, w jaki sposób ja to robię. Będę opierał się na tym, co zrobiłem na przełomie ostatnich 4 lat, ponieważ na przełomie ostatnich 4 lat regularnie tworzę content w mediach społecznościowych. Na Instagramie, na Facebooku, wysyłam mailingi, nagrywam wideo na YouTubie. Więc ten content opiera się głównie na tych platformach i oczywiście będę się opierał na tym, jak to robić jako marka osobista, ponieważ w tym temacie mam głównie doświadczenie i będę też opierał się na tym, co my robimy w naszej agencji marketingowej oraz przy sprzedaży naszego programu ZSA, czyli bardziej ten temat mogą wykorzystywać te pomysły, o których dzisiaj powiem, mogą wykorzystywać osoby, które właśnie działają jako agencja marketingowa, czy jako osoby, które właśnie sprzedały kursy, szkolenia, programy szkoleniowe itd. Więc na tym chcę opierać. Chcę po prostu powiedzieć Wam o rzeczach, które ja osobiście robię, więc w tych tematach ja mam osobiście doświadczenie. Także zaczynamy. Skąd czerpać pomysły na content? I jedną taką krótką odpowiedź, gdybym miał dać Wam, to jest po prostu najlepszym źródłem inspiracji, jest Wasza codzienność, czyli Wasze wiadomości, które otrzymujecie od swoich potencjalnych klientów, od swoich klientów, ich historie, pytania podczas rozmów sprzedażowych, pewne obiekcje padają podczas Waszych rozmów sprzedażowych. Możecie z tego właśnie czerpać jak najwięcej pomysłów. Książki, które czytacie, filmy, które oglądacie, mentorzy, których poznajecie, kursy, szkolenia, które przerabiacie, Wasza codzienność, to co robicie na co dzień, to też jest źródłem niesamowitych pomysłów, inspiracji, które możecie wykorzystywać właśnie tworząc swój content w mediach społecznościowych. Zapisałem tutaj sobie jeszcze kilka rzeczy. Tak, najczęstsze pytania, problemy Waszych potencjalnych klientów, problemy, z którymi oni się mierzą i tak dalej. Czyli tak jak widzisz, to wideo, które dzisiaj nagrywam, właśnie jest zaczerpnięte, ten pomysł na to wideo jest zaczerpnięte właśnie z rozmowy z naszym klientem, który ma z czymś konkretnym problem. I teraz szuka rozwiązania właśnie. Więc ja wziąłem z tego inspirację i nagrywam o tym właśnie materiał wideo. Więc na co dzień popatrz na swój biznes, popatrz na swoje wszystkie rozmowy, które przeprowadzasz ze swoimi potencjalnymi klientami, czy może otrzymujesz pewne komentarze, czy wiadomości od różnych osób. Na przykład na moim Instagramie często padają różne pytania: Heniu, jak zrobić to? Heniu, jak ogarniasz to? Czy otrzymuję maile, a dlaczego to robisz tak, a dlaczego to robisz tak? I to jest ogromne, niesamowite źródło inspiracji, które mogę po prostu wykorzystywać jako przyszły content w mediach społecznościowych. I na tym się głównie opieram. Możesz, jeśli przerabiasz jakieś szkolenia, materiały, masz jakichś mentorów, to możesz ich obserwować i od nich też czerpać mnóstwo inspiracji dla siebie, sprawdzać, jak oni tworzą swoje contenty i z tego też czerpać dla siebie mnóstwo inspiracji.
lub może przeczytałeś jakąś fajne zdanie w książce i to też możesz zamienić w content w mediach społecznościowych. No tak naprawdę twoja codzienność, obserwuj to co ty robisz na co dzień, można powiedzieć, w swoim biznesie, w swoim życiu, ponieważ zauważysz, kiedy będziesz takim obserwatorem, który obserwuje swoją codzienność, obserwuje różne rzeczy, które ci się przytrafiają na co dzień, to jest już niesamowite źródło inspiracji, które możesz po prostu sobie dla siebie czerpać i później zamieniać to w content w mediach społecznościowych. Więc to by była taka jedna odpowiedź tak z grubsza, skąd ja czerpię pomysły na content. Przykładowo jakiś czas temu uczyłem się, znaczy kilka miesięcy dobrych temu uczyłem się żonglowania i to mnie zainspirowało do tego, żeby napisać tekst odnośnie żonglerki. To mnie zainspirowało do tego, żeby napisać tekst odnośnie tego, że żonglowanie jest jak prowadzenie biznesu, jak na początku zaczynasz po prostu od kilku piłeczek na raz żonglować jednocześnie, to po prostu osiągniesz porażkę. Zacznij po prostu od jednej piłeczki, trenuj i tak dalej. To było inspiracja do tego, żeby napisać content odnośnie właśnie prowadzenia biznesu. Nie? Czyli po prostu uczyłem się tego i to pomyślałem o tym, jak mogę zamienić w kontakt w mediach społecznościowych. Ostatnio przykładowo tworzyłem właśnie z moją narzeczoną kombuczę, czyli taki napój, po prostu fermentowana herbata. Coś bardzo zdrowego. I też to tworzyliśmy i w międzyczasie mieliśmy różne wyzwania podczas tworzenia tej kombuczy. I to też zainspirowało mnie do tego, aby stworzyć po prostu tekst odnośnie, opowiedzieć historię odnośnie tej kombuczy i później to zamienić na content, który jeszcze będzie wartościowy dla osób, które to czytają. Ten tekst znajduje się na naszej grupie właśnie na Facebooku, do której jest link poniżej pod tym wideo, więc możesz dołączyć do tej grupy, sprawdzić te teksty, ponieważ to są właśnie inspiracje z dnia codziennego. Ten content, o którym mówię, to też jest inspiracja, tak jak już wcześniej powiedziałem, historie naszych klientów, jeśli masz też klientów, oni osiągają różne efekty, mają różne czy wyzwania na swojej drodze, czy mieli jakiś problem, ty pomogłeś im ten problem rozwiązać, niekoniecznie to musi być efekt finansowy, tak jak często właśnie robimy to właśnie w naszej agencji marketingowej, nie wiem, opowiadamy o jakimś efekcie finansowym naszego studenta i tak dalej. Nie, czasami są pewne wyzwania, pewna osoba czegoś nie wiedziała, dzięki wam się czegoś dowiedziała, to też możecie zamienić na content, który będzie wartościowy dla przyszłych potencjalnych klientów. Obserwujcie te wszystkie historie, ponieważ na co dzień na pewno rozmawiacie z wieloma osobami, czy w swoim biznesie, czy w dniu codziennym i to jest ogromne źródło pomysłów. Więc czerpcie z tego. Czerpcie z tego, ponieważ nawet teraz na pewno ci w twojej głowie kliknęło coś takiego. Kurczę, no nawet dzisiaj mam już jakiś pomysł w swojej głowie, co mógłbym zamienić na content, nie? Po tym, co ja ci mówię. Więc obserwuj to jest mega fajne źródło inspiracji. I teraz tak. Kilka tipów ode mnie, które mi pomagają właśnie w tworzeniu tego kontentu. Dam ci takie po prostu konkretne rzeczy, które ja stosuję i które mogą też ci się przydać. A mianowicie chodzi o to, pierwsza sprawa, to jeśli nie masz czegoś takiego jak taki notatnik kontentowy, teraz na szybko sobie to wymyśliłem, po prostu notatnik, w którym zapisujesz pomysły na swój kontent, to stwórz coś takiego w swoim telefonie. Wystarczy notatnik, jeśli masz na przykład iPhone'a, to jest tam aplikacja notatki, czy po prostu możesz wykorzystywać do tego dokumenty Google, aplikacje właśnie dokumenty Google, w którym też możesz zapisywać swoje po prostu miejsce, w którym możesz zapisywać wszystkie jakieś pomysły, notatki i tak dalej. I za każdym razem, kiedy do twojej głowy wpada jakiś pomysł odnośnie kontentu, którym możesz później stworzyć, znaczy pomysłu, który możesz później wykorzystywać jako content, to zapisuj to sobie w tym notatniku, ponieważ czasami ten pomysł wpadł ci do głowy wieczorem, kiedy już praktycznie, nie wiem, siedziałeś i oglądałeś film ze swoją dziewczyną czy ze swoim chłopakiem i wpadł ci do głowy fajny pomysł. I teraz, no kurczę, nie masz możliwości, żeby to od razu o tym napisać content, stworzyć z tego content, napisać post na Facebooka czy stworzyć z tego wideo, to po prostu zapisz to sobie.
zapisz to sobie w tym swoim notatniku, ponieważ w przyszłości będziesz mógł do tego wrócić i to wykorzystać. Ja tak właśnie robię. Czyli mam ten notatnik w telefonie i za każdym razem, kiedy wpada mi do głowy jakiś pomysł, nie wiem, jestem na spacerze z pieskiem, wpada mi do głowy jakiś pomysł, bo słuchałem na przykład jakiegoś podcastu i pomyślałem, o, fajnie, stworzę odnośnie tego też content. Zapisuję to sobie od razu. Czy porozmawiałem z jakimś studentem, z jakimś klientem? O, pomyślałem sobie, to jest świetny temat na content. I tak właśnie było w dzisiejszym wideo. Ja sobie zapisałem to w notesie, w notatniku. Mówię, dobra, usiądę do tego i stworzę o tym content. Tak to właśnie przebiega. Więc jeśli tego nie stosujesz, zastosuj to, a zobaczysz, że za jakiś czas mi podziękujesz, że będziesz miał, można powiedzieć, narzędzie, które będzie twoją kopalnią pomysłów, z których będziesz mógł czerpać mnóstwo inspiracji. Także to jest pierwsza wskazówka, notatnik w telefonie. Druga wskazówka, pytanie, które lubię zadawać sobie przed tworzeniem kontentu, jeśli czasami chcę po prostu usiąść i stworzyć coś po prostu, co jeszcze na przykład nie mam w tym swoim notatniku, to zadaję sobie pytanie, o czym najbardziej chcieliby przeczytać moi odbiorcy? Czyli jaka rzecz byłaby dla nich najbardziej wartościowa, o czym oni dzisiaj chcieliby usłyszeć czy przeczytać najbardziej? Więc to jest pierwsze pytanie, ale też drugie od razu zarazem z tym pierwszym pytaniem jest drugie pytanie, o czym ja dzisiaj najbardziej chciałbym napisać, opowiedzieć. Czyli nie wystarczy mi to, że na przykład jakiś temat, jakiś pomysł na content jest bardzo wartościowy, cenny tylko i wyłącznie dla moich odbiorców, dla moich idealnych klientów obecnych, przyszłych, ale też musi być to coś, co w jakiś sposób mnie jara, o czym chciałem po prostu daną chwilę opowiedzieć, napisać. Nie? Więc jeśli to się ze sobą zgadza, to pierwsze pytanie i drugie pytanie to po prostu siadam i tworzę właśnie ten content właśnie odnośnie tego. Czyli nawet jeśli masz w notatniku swoim pomysły, to też okej, to jest coś, ten content jest cenny, jeśli zapisałeś go sobie w tym notatniku, to prawdopodobnie jest on już cenny, ale później, kiedy na przykład przechodzę sobie po tych tematach, po tych inspiracjach, pomysłach w tym swoim notatniku, to też zadaję sobie pytanie, o czym dzisiaj ja chciałbym najbardziej opowiedzieć, w czym czuję największy teraz flow, co czuję, że po prostu będzie na pewno też mi sprawiało ogromną frajdę, jeśli o tym stworzę na przykład post, czy po prostu nagram o tym wideo na YouTube'a. Więc to jest druga wskazówka. Trzecia wskazówka, bardzo, bardzo, bardzo cenna, ponieważ ja to też często stosuję w swoich kontentach, w swoich postach na Facebooku, na Instagramie, w relacjach, w swoich filmach na YouTube i tak dalej. Czyli twój content może zbijać przyszłe obiekcje. Czyli jeśli na przykład porozmawiałeś z jakimś potencjalnym klientem, odbyłeś rozmowę sprzedażową i padła podczas tej rozmowy pewna obiekcja i oczywiście zbiłeś się podczas tej rozmowy, to możesz oczywiście teraz to jego pytanie, to jego obiekcję wziąć i zamienić to właśnie w content. Czyli przykładowo usłyszałeś podczas rozmowy, że na przykład ktoś inny oferuje tańszą usługę marketingową. I ty teraz w przyszłym poście możesz napisać o tym, dlaczego ty masz wyższe ceny, czy po prostu co twoi przyszli klienci zyskają dzięki współpracy z tobą i co ciebie wyróżnia na tle na przykład konkurencji, czy tańszych agencji i tak dalej. I automatycznie ten content może już zbić obiekcje przyszłych potencjalnych klientów, jeśli w ich głowie pojawi się taka obiekcja, to automatycznie twój content tą obiekcję zbije, więc później podczas na przykład rozmowy sprzedażowej już ta obiekcja będzie wcześniej zbita, więc nawet nie padnie podczas tej rozmowy. Więc to też jest bardzo fajny tip, który możesz wykorzystywać właśnie tworząc swój content w mediach społecznościowych. To warto zastosować u siebie. Oczywiście nie zawsze, ale co jakiś czas możesz słuchać właśnie obiekcji od swoich potencjalnych klientów i to wrzucać po prostu w swój content. Czwarta wskazówka to stosuj różne formaty tego jednego na przykład pomysłu.
Już mówię o co mi chodzi. Czyli na przykład jeśli stworzyłeś post na Facebooku odnośnie 5 problemów, twoi klienci, czy o 5 problemach, które mają najczęściej osoby z twojej niszy, to możesz to zrobić w formie na przykład posta na Instagramie, posta na Facebooku, możesz o tym zrobić relacje na Instagramie, na Facebooku, możesz o tym nagrać wideo, tak jak ja tutaj teraz, możesz nagrać o tym wideo i wrzucić właśnie na YouTube'a. Często na przykład ja dany content, który na przykład wcześniej był napisany w formie tekstowej, zrobiłem to w formie wideo, bo zobaczyłem, że na przykład ten content w formie tekstowej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Na przykład teraz ja mogę właśnie wziąć ten content i nagrać o tym jeszcze wideo, żeby trafił do innych osób, które bardziej wolą oglądać wideo, czy też mogę bardziej właśnie przekazać swoje emocje, mogę po prostu w formie tego wideo bardziej na przykład jeszcze lepiej pokazać, opowiedzieć o tym właśnie temacie. Więc stosuj różne formaty tego samego kontentu, nie musisz za każdym razem myśleć sobie o tym, dobra, tutaj na YouTubie to trzeba taki kontent stworzyć, tutaj na mailu trzeba taki kontent stworzyć, tutaj na Instagramie, na Facebooku jeszcze inny, ponieważ możesz oszaleć. Koniec końców przecież chodzi o to, że jeśli coś jest wartościowe dla twojej grupy odbiorców, to możesz właśnie tym się bawić i tworzyć tak zwany recykling treści, czyli tutaj stworzyłeś taki kontent, idziesz na YouTube'a, możesz to zamienić w formę wideo, możesz tutaj stworzyć taki. Mówię tutaj o osobach, które już są rozkręcone, już działają, już mają efekty i tak dalej. Szybka informacja właśnie dla osób, które dopiero zaczynają. Znać jedną platformę i tam twórz content. Teraz wiem, że osoby często mnie oglądają, które dopiero są początkujące i teraz myślą, dobra, Henryk mówi, żeby tu stworzyć content i mogą oszaleć. Zatrzymajcie się, znajdźcie jedną, maksymalnie dwie platformy i tam twórzcie na razie swój content, nie potrzebujecie robić tego wszędzie. Nie? Więc to jest szybka taka uwaga dla Was. Kolejna wskazówka według mnie, która jest bardzo, 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 bardzo ważna, to po prostu regularność. Potrzebujesz regularności w tych swoich działaniach i na samym początku, jeśli nigdy wcześniej nie tworzyłeś żadnego contentu, planujesz dopiero zacząć z tym tematem, to ustaw sobie po prostu mały, prosty cel, który pozwoli ci właśnie robić to regularnie, ale też zbyt szybko nie odpuścić. Czyli na przykład ustaw sobie jeden dzień w trakcie tygodnia, przykładowo środa jest moim dniem, w którym ja tworzę content na swoje media społecznościowe, na swój profil na Facebooku. I w środę siadasz i tworzysz po prostu ten content o tej godzinie. Przykładowo mam na to 2 godziny, siadam i po prostu tworzę ten content. To mi mega pomaga. Ja nawet u siebie mam takie dni tematyczne, czyli na przykład wtorek jest dniem, w którym ja siadam i tworzę wideo na YouTube'a. Przez ostatnie na przykład lata miałem tak, że wtorek to było wideo na YouTube'a, środę był dniem, w którym wrzucałem post na swoim Instagramie. W czwartek to był dzień, w którym wysyłałem mailing. Piątek to był dzień, kiedy wrzucałem właśnie post na grupę i po prostu ustawiałem sobie te dni, ponieważ wtedy mi łatwiej jest po prostu trzymać się tego planu, więc też zastosuj tę strategię, aby zachować u siebie regularność w tworzeniu kontentu, ponieważ mi to bardzo pomaga, więc prawdopodobnie też może tobie pomóc. Więc ustal sobie po prostu jeden taki konkretny dzień, konkretne godziny, w których ja siadam i tworzę content. Daję sobie czas, odcinam się od wszystkiego, wrzucam swój telefon w cholerę, skupiam się, odpalam sobie notatki, dokumenty Google, siadam, odpalam sobie słuchawki, skupiam się, tworzę swój content. Więc do tego ciebie zachęcam. Ja w taki sposób w dalszym ciągu działam i mi to pomaga właśnie. I ostatnia wskazówka. Pamiętaj o tym, że nikt nie zaczyna od tworzenia niesamowitego kontentu w swoich mediach społecznościowych. Każdy po prostu potrzebuje zacząć z tego, co po prostu już umie, z tego, co już ma. Po prostu udoskonala w trakcie. Więc nie myśl o tym, że ty na przykład na dzień dzisiejszy już będziesz mistrzem w tworzeniu kontentu i będziesz po prostu wymiataczem w tym temacie. Nie, potrzebujesz czasu. Czyli daj sobie na przykład taką regularność, to co mówiłem wcześniej, że na przykład tworzysz raz w tygodniu jeden content, czyli post na swoim profilu prywatnym na Facebooku.
zachowujesz regularność raz w tygodniu i zastanów się nad tym, jakim już będziesz kozakiem w tym wszystkim, nie po miesiącu, nie po dwóch miesiącach, tylko na przykład po roku, po dwóch latach, po trzech latach. Nie, to jest proces. Ja na przykład, kiedy zaczynałem na samym początku 4 lata temu tworzyć taki content, już można powiedzieć, nie, że tam pościki sobie po prostu takiego z dnia codziennego, tylko już taki faktycznie content w mediach społecznościowych, który miał zadanie dostarczyć wartość moim potencjalnym klientom. Miałem już po prostu ofertę, usługę, którą sprzedawałem, więc tworzyłem właśnie content właśnie w konkretnym celu, w celu sprzedażowym. To po prostu progres, który wykonałem w ciągu tych 4 lat, jest ogromny, ponieważ na samym początku po prostu byłem mizerny. Wrzucałem te posty, ale nie do końca czułem to i tak dalej. Więc też z czasem wyrobisz swój taki unikalny styl. Z czasem też będziesz po prostu wiedział, jaka forma kontentu sprawdza się u Ciebie najlepiej, co Twoi odbiorcy lubią najbardziej, o czym lubią najbardziej słuchać, czytać, co się sprawdza. Więc daj sobie czas. Dzięki temu też stajesz się też coraz lepszy, więc Twój kontent też staje się coraz lepszy. Więc tak to wygląda. Taka jest strategia mojego kontentu, tak tworzę ten kontent, więc mam nadzieję, że te wskazówki też przydadzą się Tobie. Jeśli wyciągnąłeś dla siebie z tego wartość, to po prostu zostaw kciuka w górę, subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami wideo, dołącz do naszej grupy na Facebooku, aby otrzymywać jeszcze fajniejsze szkolenia, narzędzia, którymi się dzielimy. Jeśli chcesz dołączyć do naszego programu, chcesz zacząć nową współpracę, to link znajduje się poniżej, aby umówić się ze mną na bezpłatną rozmowę. Tymczasem to tyle. Dzięki za Twoją uwagę i do zobaczenia za tydzień w kolejnym wideo. Hejka!